Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z FIFA 16 Ultimate Team. Drugie spotkanie ligowe zakończyło się remisem 2-2. Hakan Çalhanoğlu, środkowy pomocnik ofensywny, bo wcześniej powiedziałem defensywny, za co przepraszam, pomyliło mi się, zdarza się. No, zadebiutował pozytywnie, z jedną asystą, myślałem, że będą dwie, ale ta druga sytuacja to była dobitka. Miał parę strzałów, wszystkie celne, no ale niestety bramkarza miałem trudnego do przebicia. Ale mniejsza z tym, mamy 4 punkty i sytuacja jest całkiem pozytywna. Aczkolwiek oczekiwałem, że zdobędę 3 kolejne punkty. Otworzymy sobie kolejną paczkę złotą, tak, za 5k. Są jakieś tutaj bonusowe? Nadal są te za 25k. A i dostajecie chyba co tydzień darmowe paczki z Ultimate Team, w którym wypadają wam piłkarze od overalla 85 do 90 na kilka meczy z wypożyczenia tak zwane. No i ewentualnie parę kart dodatkowych, jednorazowych, nie do sprzedania, rzecz jasna. Dobra, otwieramy pakę za 5 kafli. Zamykam oczy. Zobaczymy, co dzisiaj dostanę. Jestem ciekaw. Kurde, paczka kryje przed sobą ciekawe oblicze. Okej, czterech piłkarzy. O, i mamy menedżera Manuela Pellegriniego. Co prawda, o, jeszcze mamy srebrnego piłkarza. Aczkolwiek oczekiwałem czegoś ciekawszego. Fernandez, o, mamy obronę w końcu, bo moja obrona włoska już tam normalnie pada. Mamy napastnika z Newcastle United, bramkarza z Argentyny, co ma bardzo wolne tempo i szczerze mówiąc taki bramkarz mi się chyba wcale nie przyda. Pomocnik z Ajaxu Amsterdam, nawet szybki, ile tu ma gwiazdek, ze 3, ten ma 4 słabszej i tylko 2 gwiazdki sztuczki. O kurde, słabo. Myślałem, że to coś lepszego dostałem. Obrońca taki sobie, tempa nawet nie ma, ale obrona jest. Ofensywny pomocnik Garcia, 5 gwiazdek słabszej nogi, ciekawe. I 3 gwiazdki słabszej. Mamy nowego menedżera Manuela Pellegriniego z BPL i Di Francesco, włoskiego menedżera z Ligi Włoskiej. I parę kontraktów widzę. Dostaliśmy nawet motorniczego i nie wiem komu dać tego motorniczego. Zaczynamy już mecz. Przygotowałem ten skład na najwyższym poziomie, jakim tylko mogłem, jaką miałem tylko możliwość. 3,5 oceny mojego składu, więc nie jest źle, naprawdę nie jest źle. A ja nie będę kupował końców, nie będę nawet FIFA pońców wydawał w ogóle kasy na to. Wolę sobie zbudować taki skład, jaki mi się uda. I z tego co trafię, to po prostu będzie. Okej, tak, te koszuleczki mi się podobają, cały czas je będę nosił. Teraz jeszcze zrobimy zarządzanie zespołu. Tak, Fabregas ma być kapitanem. Soriano bliski, wolny. Chociaż myślę, że rzut wolny, że powinien wykonywać Çalhanoğlu. Daleki rzut wolny, Çalhanoğlu. Kto karne? Kto ma najlepsze rzuty karne w ogóle? To mnie zastanawia. Rzuty karne ma najlepsze Fabregas. Podkręcenie, długie podania, Fabregas i Çalhanoğlu, żeby było wyróżnienie. Dobra, zdążyłem na czas. Kto to nam się trafił? Serie A. O, fajnie, Liga Włoska. Będzie ciekawie. Będzie bardzo ciekawie. Massimiliano Allegri, widzę w karcie menedżera. A będzie zacięty meczek, muszę przyznać. Kozak and Boys, ale brzmi to mocno. Dobra, Szpakowski, siemka. Nie odzywaj mi się na chwilę. Okej, faulowałem. Sorki. Oj, teraz będzie pewnie podawał. Wycofał. Dobrze, Samu. No, ty karny!
Dobrze, pięknie. Soriano wywalczył karnego. Chociaż nie wiem, kto był faulowany. Co sobie walisz? Soriano faulowany był, więc Soriano będzie strzelał karnego. Sorry, Fabregas. Ale kto był poszkodowany, ten będzie strzelał. Mekses faulował. Teraz trzeba się skupić. Dobrze. I 1-0. Okej. Mamy na razie 1-0. Nie jest źle. Ja mu zostawię powtórkę, żeby go wkurzyć. No, na szczęście się nawet nie rzucił. Nie wiem dlaczego. Czwarta jego już bramka. Cały czas u mnie Soriano zdobywa te bramki. Nie jest szybki, ale zdołał strzelić karnego, więc jest git. No, oj. Niedobrze, niedobrze. No i remisujemy. Nie wiem, co ten bramkarz ostatnio... Po tym poprzednim meczu jakoś mi się wydaje, że on troszeczkę sobie odpuścił. A jest Soriano. Podanie Samu, taki trochę zmęczony. Dobra okazja. Pięknie. A, próba strzału, bardzo dobra. Chociaż mogłem do Calhanoglu podać. Dobra, Calhanoglu. Jep. O, jest szansa na groźnie znowu było. Muszę przyznać. Żurado, Żurado. I kolejny rzut karny. Bardzo dobrze. Żurado będzie strzelał w takim razie. Skoro on był faulowany, to wskazujemy, że to on będzie wykonywał karnego. Chociaż nie wiem jakim cudem. Kto teraz faulował? Nawet nie widziałem jego nazwiska. Kolejny Hiszpan. Zobaczymy, czy mu się uda. O kurde, nie wiem, czy ja w ogóle trafię. Tak jest! 2-1. Wygrywamy spotkanie. Na razie pierwszą połowę przynajmniej. Zobaczymy, jak to wyjdzie w drugiej części gry. On się rzucił w tą stronę, którą wiedział, że ja bym się tam rzucił, chociaż nie, nie, był pewny. Ale dobra robota. Jose Jurado w 45 minucie. Na razie wygrywam na rzutach karnym, wiem, takie słabe. Ale skoro rzuty karne, to po prostu je dostaję. Dostaję okazję, żeby wykorzystać to. Dobrze, Fabregas, Fabregas! Dobre podanie, chociaż nie wyszło najlepiej. No i na razie takie średnie 2-1. Aż się waham. Co, Montolivo, Sao, znam tych zawodników. Czysty korzeń włoski. Calhanoglu, bardzo piękne podanie. Soriano, Soriano! Uderza! Aaa, no nie pykło, nie pykło. Żurado dasz. I faulował mnie. Dobrze, mamy rzut wolny. Teraz czy go wykorzystamy? Wolałbym tutaj ustawić Calhanoglu, bo on takie podkręcenie walnie. Delikatnie. Borja Valero. Calhanoglu. Dobrze, podał. Szaleńczy atakuje obrońca. Ta wymiana. Jak wykorzystać? Aha, faulowałem, co? Fajnie. Mnie się ma obrywać. Teraz nie wiem, czy on nie trafi z wolnego. Aż się boję, co on to zrobi. Jeszcze chyba ten Florencji będzie strzelał. Nie, Totti. O kurde, Totti to może przywalić. Co najmniej. Strzał zablokowany przez podskakujący mur. Dobrze, przynajmniej mur na coś się przydał. Teraz jak on wykończy stały fragment gry? To przerażenie. Co on tak na tym Tottim polega? Jestem ciekaw. Znakomite dośrodkowanie w pole karne, może być groźnie. Rodriguez! Wybij! Daleko. Dobrze. Kurde, ale się tam mocno działo na tym polu karnym. Ach, dzisiaj zupełnie nie, nie. Zdecydował się na strzał. Nie jest Mekses. Ta bramka. Kolejny remis? Wyrównanie w meczu. Nie, no ja tego nie pociągnę. Oj, ten Włoch troszeczkę zawodzi. Teraz zaczął zawodzić. Zdobywa bramkę. To coraz częstsza sytuacja w nowoczesnym futbolu.
Bramkarz nie przytrzymał. I to jeszcze ten Meksas cały. I nie zmarnował okazji do. Kurde. No nie podoba mi się ta sytuacja. Ona się ciągle rozwija. Jeszcze mogę przegrać. No przewijaj to. Cały czas na tych dwóch bramkach no stoję. I doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Uderza prosto w bramkarza. A, to było prosto wczesnego. Strzela! Wspaniale obronił. Nie, nie stąd. Musiałbym się znowu gdzieś odsunąć. Coś się z tego rozwinąć. Ciekawa akcja. No, no to już mogło się trafić. Mitrowicz na spalonym. No niestety. Taki jego pech. Szansa! Świetnie, brawa dla bramkarza. Uwaga, może być groźnie. Nie. Czyżby już zagwizdzę? Świetnie się ustawił i przechwycili w samym. Kolejny remis. Koniec meczu, remis 2. Pomimo remisu wciąż. No ja nie wiem, czy ta 10. liga jest tak trudna jak 5., czy ja po prostu mam takie szczęście. Sposób gry, żeby z powrotem zacząć wygrywać. No cóż. Mimo wszystko kolejny mecz na wynik 2-2. No, został uwieczniony remisem, no szczęsny, no możesz sobie poklaskać. Udało ci się, ale szczerze mecz był dla mnie taki trochę słaby, no bo ja tylko karne strzelałem, jak widzieliście, i nic więcej. No, Mitrowicz tutaj pokazał się z miarę dobrej strony, chciał już strzelić, ale był spalony. Padeli mi się już powoli zawodzi mnie, powoli mi jego gra zawodzi. Nie wiem, czy ja go się nie pozbędę, jeżeli tak dalej będzie puszczał. Tak się zdarzyło. Nic na to nie wskuram. 5 punktów. Fabregas no nic nie zrobił. Çalhanoğlu również dzisiaj nie zasłynął. Chociaż mógł. Tylko coś no po prostu nie poszło. A ten bramkarz to powoli zastanawia mnie, czy powinien jeszcze grać, czy po prostu jest to tylko po to, żeby stracić czas. No i tu Mitrowicz miałby tą bramkę, gdyby sędzia uznał, to by już spokojnie to przyłożyło się na pierwszego gola i nawet na gola zwycięskiego. Ale jak dla mnie i tak Mitrowicz w miarę pokazał się z tej fajnej strony. No nie będę już was zamęczał, ja i tak pewnie jeszcze skrócę ten odcinek, tak będzie się dało. Trzymajcie się, na razie, yo!